Siemano, witam serdecznie, Piotr Poloprzywarski. Sobota, właśnie wróciłem z grilla. Jeszcze śmierdzę ogniem i nie chcę mi się przebierać i jadę na kolejnego grilla. Zapraszam. Ogólnie u nas w rodzinie tak się przyjęło, że rok w rok, powiedzmy tam jakieś, nie wiem, 10-11 lat, praktycznie cały sezon spędzamy na działce, więc u nas jest za każdym razem jest po prostu grill. Praktycznie codziennie, zamiast gotować obiad, sobie bierzemy jakiś kawałek mięsa, czy tam jakieś, nie wiem, warzywo nawet i wrzucamy na grilla, więc to jest takie dość u nas, można powiedzieć, charakterystyczne, taka normalna rzecz, że rok w rok i dzisiaj jest akurat sobota, jak to nagrywam, więc grill był odpalony i tak jak mówię, i teraz jadę na drugiego grilla do mojego serdecznego ziomusia Maćka, do Bolko, do miejscowości oddalonej jakieś, nie wiem, 20 km od mojej do Mieszkowic. Zatem odstawiam kamerę, bo prowadzę, nie ma jak kierować, w sensie nie ma jak nagrywać, więc widzimy się zaraz. Tak jest. Mikuluniu, macie to Bolko, pozdrawiam serdecznie. Ale o drugiego kolonia mogę nagrywać, czy nie? Czy nie? I tak nikt mnie nie pozna. Szymano. Siema. Leg free. Zdrówko. Co ty robisz? Tutaj... Trzeba się... Nie, dobrze, tylko weź kurwa po lewej stronie podmuchaj. Wszystko będzie na tym. Dobra. By całe Mieszkowice będą wiedziały, że nie potrafisz rozmuchiwać. Cały internet, chłopie. Nikt cię nie zaprosisz na grilla. A takie perspektywy były. Dobra, moi drodzy. Grill. Pojadłem, jest godzina 20:30. Pora wracać, taki krótki. Trzeba się wyspać, żeby zrobić jutro trening. Nie wiem, jak mówię. Teraz taki okres jest grillowany, więc jest jakieś prawdopodobieństwo, że będąc w domu będziecie widzieli w tych przebitkach takie rzeczy jak jedzenie. Siemano, kolejny dzień po grillu, będzie trzeba trochę pospalać kalorii, pogoda całkiem w pytkę, więc idę sobie zrobić trening na plac. Dzisiaj niedziela, więc luz, trzeba coś tam załadować. No dobra, jestem już na parku, ustawiam sobie timelapsa, żeby coś nie ruszać aparatu, co chwilę przestawiać, więc po prostu włączę timelapse. Tak wieje, więc lepiej, żeby robił zdjęcia, niż nagrywać. Rozgrzewam się i robimy trening. Muszę wam powiedzieć, że jak przychodzi lato, to nie potrafię trzymać w ogóle miski. Grill, kiełbaska, karkóweczka, lody. Kiedyś dotnę, no ale dobrze, że jest forma jako taka gdzieś tam trzymana. Nie jestem jakoś strasznie ulany, no jestem trochę, ale wiadomo, nie mam jakiegoś tam bebzona, nie wiadomo jakiego wywalonego, więc jest okej. Nie ma tragedii. Mogę gdzieś tam utrzymać to, a później na kolejny trip się coś tam zgubi. Kończę trening. Dzisiaj dipy, brzuch, pompki. Ach, jakiś taki pierdolny handstand. Jakieś tam poprawienie chwytu. Idę zaraz do babci na pierogi. Idę jeść. No, cześć babciu, ja będę u ciebie za jakieś 5 minut. Dobra, no hej.
w ogóle nie mogłem znaleźć dwóch takich samych skarpetek. Jedna to jest bośniacka, a druga z pizzą. Ja nie lubię barszczyk aż tak dużo. Starczy mi. A po co mi talerz, jak ja z miski mogę zjeść? Pierogi mojej babci, najlepsze jakie. Mogę trochę soli? Soli? Mhm. Za mało soli? Trochę za mało, no. Jak trzeba? 20? Nie, 20 powinno być okej. Okay. Jak nie, to coś w domu sobie zjemy jeszcze. No. Jak nie, dajesz coś. Daję wyżej, no. To jeden z lepszych pierogów, jakie kiedykolwiek jadłem, który robi moja babcia z Ozorów Wieprzowych. Rzadko robi, gdzieś tam mniej więcej jak przyjeżdżam, to w ciągu roku zjem kilka razy tego, ale... Ogólnie doszły mnie słuchy, że będę nominowany do Hot 16 Challenge. To jest takie, kurczę, śmieszne uczucie, bo ja nie jestem raperem, ale to bardziej tutaj chyba chodzi o to, aby tą akcję z Hot 16 Challenge zobaczyło jak najwięcej ludzi. Mam tu na myśli, że no chodzi o siano, które będzie gdzieś tam zbierane na polskie szpitale. Tutaj chyba dobra, każda inicjatywa jest dobra i słuszna, jeżeli ma gdzieś tam dobry cel, tak? Więc wydaje mi się, że nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy to będą jakieś wypłaty dla, czy tam dopłaty dla lekarzy, czy jakaś tam pomoc. Miejmy nadzieję, że to będzie coś dobrego. Ja ogólnie nie mam mikrofonu, więc sobie zmontowałem GoPro, do którego będę sobie nawijał. Napisałem tekst, ale jeszcze nie jestem nominowany, podobno dzisiaj będę nominowany wieczorem, nie będę wam mówił przez kogo, zobaczymy, czy w ogóle będę. Także pozdrawiam serdecznie, karabiny są naładowane. Ja jestem po treningu, idę się wykąpać i jadę na działkę, bo jeszcze jest taka w miarę normalna godzina, że można się, że tak powiem, ogarnąć. Ja tylko szybko chciałem wam powiedzieć takie ogłoszenia nowe, ale nie wiem jaki jest jakiś tam zakres dźwięku tego mikrofonu, więc raz. Mikrofon pojemnościowy GoPro próba numer 1. Raz. Zobaczymy czy są szumy czy nie. Raz. Mam problem z baterią od GoPro. Ona jest, pokazuje mi, że jest naładowana. 27 sekund trwał filmik, który wszystko nagrywałem i pokazuje, że bateria już jest rozładowana, więc można sobie w dupę wsadzić te baterie z GoPro. A kiedyś te oryginalne mi ukradli Chińczycy na lotnisku. Niech się ciągną. Skurczybyki. Dobra. Zawijam się. Kurczę, to chyba nie takie łatwe polecieć na raz. Cześć, mam na imię Piotrek, zajmuję się podróżami na YouTubie. Dzięki Kan za nominację. Dzięki Lipiec za beat, miało być bez niego, ale... Jak patrzcie na to, zepsuła się pogoda. Kurczę, nie działa mi to ten... dzyndzel. O! Zepsuła się pogoda, w sensie robi się bardzo ciemno. Mam nadzieję, że deszcz mnie nie złapie, nie będę musiał biec, bo nie chciałbym być mokry. Ale nic, takie życie. Lecimy na działeczkę. I no mam farta, zaczęło padać. Zawijam się stąd. Cześć wszystkim, Hot 16 Challenge, na raz, nazywam się Piotrek, dzięki Grzesiek za beat, miało być troszkę inaczej, dzięki Kan za nominację, lecimy z tym. Jeszcze raz, dzisiaj drugi podjazd pod pierogi babci, 16 sztuk z ozorkami, kurczę, chyba najlepsze jakie jadłem ostatnimi czasy. Pozdrawiam serdecznie moją babcię. Siemano, no i kolejny dzień, to już nie te czasy, gdzie jestem w stanie zrobić dwa vlogi w jeden dzień, tylko jeden vlog w 3 dni. Można powiedzieć, taka puenta będzie, podsumowanie tego odcinka, takie tak jak mówię, troszkę mieszany. Nie chcę na siłę robić odcinków, żeby codziennie pokazywać trening, codziennie pokazywać grilla, codziennie pokazywać to, bo to jest... Nie chcę, żebyście się znudzili, żeby było takie, a polodorał odcinek, a pewnie tym samym nie będę klikał, nie chcę tego. Chcę zachować w takiej formie, jakiej jest. Ale wiadomo, coś muszę stawiać, bo kanał powoli umiera. Nie tyle, że umiera, ale bardzo słabe są wyświetlenia, więc staram się cały czas coś tam robić. Nie ukrywam, że zależy mi, żeby ten kanał, wiadomo,
hulał i pewnie wam również zależy, żebyście to oglądali. Co do tego Hot 16 Challenge, jestem już oficjalnie nominowany. Dzięki Kasz, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że uda mi się to jutro wstawić na kanał. Miejmy nadzieję. Kogo będę nominował, nie mówię, tajemnica. Nagrałem już jedną, można powiedzieć, szesnastkę, ale byłem trochę uszczypliwy w kierunku jednego rapera. Nie to, żebym coś do niego miał, jakieś tam tak po prostu to, o czym pisałem wcześniej, skojarzyło mi się z jego osobą. I tak wyszło, no takie życie, ale nie chcę robić jakiejś kurcze afery, tym bardziej, że nie jestem raperem, chociaż mógłbym tam kogoś zaczepić, niby tak, no normalna rzecz, tak, mam prawo wyrażania swojej opinii. Jak mnie ktoś by zaczepił, również bym powiedział, no okej, zdarza się, nie każdemu się może podobać mój kanał, nie każdemu się może podobać to, co ja robię. I tyle, no. Ogólnie fajnie, pierożki były jedzone, takie śmieszne, no. Pierogi boys i tyle. Nie będę już przedłużał. Fajnie, że oglądacie cokolwiek, że jakoś ten kanał pomału gdzieś tam leci. I tyle. Nie wiem, co powiedzieć. Mogę więcej. Widzimy się, mam nadzieję, jutro na Hot 16 Challenge. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło, żebym nie wypadł z bitu. Mam nadzieję, że nie przesadzę z tekstem i nie zrobię wstydu dla polskich raperów, że jakiś marny gościu, co po YouTubie gdzieś tam sobie podróżuje, napisze lepszą szesnastkę, oby tak nie było. Pozdrowienia serdeczne dla was, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.